ogromny potencjał. To olbrzymi zaszczyt dla mnie, myślę, że dla całej społeczności akademickiej, znaleźć się w gronie osób tak bardzo uwrażliwionych, ludzi, którzy potrafili odnaleźć w sobie tą najbardziej wartościową cząstkę człowieczeństwa, aby podzielić się dobrocią z innymi i jednocześnie dać szansę innym osobom, osobom niepełnosprawnym, realizować swoje życiowe aspiracje, plany, ambicje. 2 lata temu pomyśleliśmy, że warto, aby konkurs był także w terenie, w województwach, żeby wyciągać kobiety, nie tylko te, które może znamy ze stron mediów, z telewizji, z radia, ale żeby wyciągać kobiety, które w środowiskach i pokazywać, które w środowiskach lokalnych bardzo wiele działają, które są naprawdę niezwykłe i mają zdecydowanie trudniej niż te na przykład w większych miastach. Zajmuję się prowadzeniem kancelarii adwokackiej, jestem adwokatem. Świadczę pomoc prawną w zakresie oczywiście osobom fizycznym, osobom prowadzącym podmioty gospodarcze, a także, jeżeli to jest tylko w miarę moich możliwości, osobom, które nie stać na profesjonalną pomoc prawną świadczoną przez pełnomocników. Jeżeli tylko mogę, angażuję się w różne inicjatywy, które pozwalają na właśnie udzielanie pomocy prawnej pro bono. Czym jest dla mnie ta nagroda? Jest na pewno dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem, bo to jest bardzo miłe, że zostaje się wyróżnionym za coś, co tak naprawdę robi się z dużą przyjemnością, co daje dużą satysfakcję, czego nie traktuje się tak naprawdę jak pracę, a jeszcze jest się za to nagradzanym. Także naprawdę sympatyczne, miłe i bardzo za to dziękuję. Politechnika Opolska.